Cześć, przed wami Brzezik. Zrobił wczoraj i dzisiaj najlepszy wynik na Mistrzostwach Europy ze wszystkich Polaków. Jako jedyny dostał się na drugi dzień. Powiedz, czym grałeś i jak ci poszło? Cześć, grałem piątkę strikerem, taką samą wersją co Soli, który się siedzi tutaj i wstydzi się robić deck profile. Odpadłem w 10 rundzie dopiero. Przegrałem z większością graczy, która weszła do topów. Także no, jestem zadowolony z tego wyniku. Nie miałem ogromnego mirroru, no i deck był przygotowany na Salamangreata, ale grałem z dwoma, także słabo było. No koniec, rezultat był taki, że po 10 rundzie miałem 6-1-3, no i już nie było sensu grać dalej. Także pokażę, czym grałem. No to tak, grałem 6 hentrapów, 3 asze, 3 impermy. No takie utility mi się wydaje, asza jest po prostu na wszystko dobra, to jest dobre na Orkusta i na Salamangreata. Także wydaje mi się w miarę spoko. Obie karty są na Thunder Dragona, na Elpiego albo na Sariurze, także jest ok. Najlepsza karta, jaka została wyprodukowana, czyli Shirei. Robi wszystko tak jak zawsze mówię, także polecam wszystkim ją grać, bo to jest podstawa. Ok, przechodzimy do spelli, czyli 3 pola, 3 engage, 3 unhore, 3 multirole. To totalnie podstawa. To nam robi cały engine, szuka czegokolwiek. Unhore najlepsza karta w Skystrikerze do zaraz porej, także easy. 2 shard kanony, obo Orkus i Salamangreat i na mirror jest całkiem spoko, także mi się podoba. Jeżeli chodzi o on-offy, to jeden Hornet, jedna baza, no, wszystkie w sumie po jednym. Afterburner jest dobry do niszczenia, po prostu jest ok. Jamming Wave dobry na mirror, na Salamangreata i na Orkusta. Hornet, no bo czwarta Ray, w sumie piąta zaraz po rocie. Eagle Booster jedna sztuka, bo nie lubię więcej, a idziemy pierwszy, także nie chcemy tego dobierać. No i baza do recyklowania, także to nic szczególnego. Także nie ma co tu dużo mówić na ten temat. Graliśmy 3 koledy, bo przechodzą handtrapy, a i na Salamangreata są spoko. Na Orkusta jest dodatkowa karta, zaraz po Shark Kanonie do usuwania Dingirsu, jak idzie pierwszy, także jest ok. Jeżeli chodzi o konsystencję, no to 2 terraformingi i 2 gutsy. To nam rzuca dowolnego spela, którego potrzebujemy. To nam szuka dowolnego fielda. Graliśmy Mystic Mine'a, także jest ok. I poprawia konsystencję sobie do pola. No i one offen, to jedna rota, jeden upstart, jeden Mystic Mine, jeden Galaxy Cyclone. Graliśmy 2 MS-taki, ale wymieniliśmy to, bo to przychodzi nam flady, bałem się Ordera i True Draco. True Draco nie miałem żadnego, nie wiem jak Zoli, ale ja nie grałem na żadnego True Draco przez 2 dni, przez 3 w sumie, także była ok, tylko do bajtowania i 2 razy strzelała. No, jeden MS-tek i fuzja podwójca, także to jest wszystko, jeżeli chodzi o one-offy. Fuzję często zrzucałem i wtasowywałem i wybrałem drugi raz, także było śmiesznie. No i szliśmy pierwsi, to najlepsza karta, najlepszy flat chyba w mecie. Na Salamangreata też Markus to po prostu wyłącza turę, także jest super. I to jeżeli chodzi o main, to wszystko. Przejdziemy sobie do ekstra, tu też nic szczególnego. Jedna Kagari, 3 Shizuku, 3 Hayate, 1 Kaina. Myślałem o 2 Kainach, ale zastąpiłem to ważną rzeczą, której się bałem. No odpowiedź po prostu na Black Gardena, także to jest tylko jedna. Grałbym 2, jakby miał miejsce, ale no niestety. Więc taki standard. Jedna hita na mirror i żeby robić łatwiej bombera, na przykład na Orkusta czy na Salamangreata. Phoenix, no do strzelania. Unicorn, no, podobna funkcja do Phoenixa. Jest spoko, jest trójką i bardzo łatwo się robi z hity to. Takie zastępstwo jest na przykład Ningitsu, który obchodzi Endymiona, Borela, cokolwiek, także jest spoko. Bomber, który jest super na Salamangreata i jeżeli mamy bazę, to 6000 wali przeciwnika, także jest ekstra. Razem z naszymi kartami, czyli z Shark Cannonem i z Hornetem, jest po prostu super, także Borel Sword, którego wstawiłem raz tylko w 11 rundzie i wygrał mi losowo grę. Zoli mówi, że dużo razy wygrywał mu grę, także no, ja mógłbym grać bez niego tak naprawdę. Wolałbym to wrzucić na przykład Abramaxa albo coś innego. No i Tech, czyli Space Insulator, który nam 5 tokenów dla Gardena ściąga, także mi się to podobało. No jeżeli chodzi o side, to graliśmy 2 sfery. Zamiast 3 sfery grałem 2 Mystic Mine'a. To wchodziło praktycznie zawsze jak szedłem 2, także jest super. Chcieliśmy iść pierwszy, więc nie chcieliśmy grać za dużo Mystic Mine'ów. W mainie
Drugi w sajdzie jest spoko, 3 jak dla mnie jest za dużo. 3 lance. O, 3 lance coś zrobiłem. Jest. 3 lance. One są. Praktycznie cały czas je sajdowałem. Na Orkusta, na Dunder Dragona. I jak szedłem drugi, to jak szedłem pierwszy, znaczy się na to, żeby nie dostał Evenly czasem. A była raz taka sytuacja, że dostałem Evenly i musiałem lancą odpowiadać, także jest super. Na Mirror grałem 3 ogry zamiast Charizarda. Jest no dobry po prostu na multirola, wyłącza turę przeciwnikowi, także sajdowałem to i w sumie 3 Team Twistery na Skystrikera, więc całkiem okej sytuacja. I 3 Evenly. Bardzo rzadko wchodziło, bo albo nie dobierałem, albo było kontrowane. Był jednak raz z ziomkiem, który był w top 16. Pure Strikerem z Mainem, że miałem Evenly na ręce i Ray i wybajtowałem, nie mógłbym po prostu odpalić reinkarnację, zrobiłem normal summon Ray, zaatakowałem za 1500, wszedłem w koniec battle phase'u, trybutowałem Ray i odpaliłem Evenly i wyciągnął sobie całe pole, także... Coś byś zmienił? Jeżeli chodzi o zmianę, There Can Be Only One na pewno bym wyrzucił, bo ono jest dobre, ale raczej kombinowałbym z summon limitem, jakbym miał coś już grać, ewentualnie dorzucić te triki, żeby to zawsze po prostu dobrać. Także tyle by było. No i tego Borelsforda bym wymienił, bo mi się w ogóle nie przydaje. I już coś konkretniejszego, nawet drugą Kaina. Także wydaje mi się, że spoko. No, grajcie wszyscy w karty, bo to jest ważne. I mam nadzieję, że wy będziecie też robić wyniki, a nie tylko oceniać innych. Także to wszystko z mojej strony. Dzięki.